Jeden dzień nie być na wernisażach, to ile to się traci? Nie nadaje, pan by uciekł stamtąd i potem gdzieś byłaby afera. No. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Po reklamie. Autopromocja. A nie tam, słuchaj, Ewka dostała śmiesznie, wiesz, na tej nobilskiej, bo ty mówisz, ja jej zarzuciłam ciuchy takie, że do teatru wielkiego mogła chodzić, ale jak ona dostała śmiesznie, to i to wszystko zabrali mi się, no to ona coś tam... Autopromocja. Zbliża się godzina 11. To gdzieś tam ona cały czas mieszka, tak, tak, tak. Przeworska 1, mieszkania 21. Czas na informację dnia. Także... Nie no, była półtora roku, mi się tam było, ale może żeby się pójść, bo ja wiem, gdzie to jest. I słuchaj, tam w nocy chodzi, jak ktoś się spóźnia, czy to pieniądze płacić i nie ma się zmiły, bo jak mi to wypieprzają z tego hoteliku przechodniego. Tam mają meble, taki chlewek mają, jak ktoś z meblami, to proszę do tej stodoły meble, żeby też nie padał, a tu do hoteliku i też 50 zł za dobę. Przerwa, zapraszam. Premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej i Beneluxu spotkają się w Warszawie. Ona płaci, ale ona ponoć o kryzysie migracyjnym, bezpieczeństwie i gospodarce. Ona nawet płaci 35 zł bez syna, z synem to 5-10 zł. Która śledzi to wydarzenie. A syn mieszka, już ona sama nie wie, bo przecież syn wielokrotnie od niej uciekał, raz uciekł na 2 lata i ona nas oskarżała, tak pół żartem, pół serio, że żeśmy dzieci syna przytrzymujemy. No, no to wiesz, jak ta Ewka szurnięta, ona ma takie odchyłki, że po prostu nie płaciła 2 lata. Kto to za mieszkanie nie płaci 2 lata? Brexit, bezpieczeństwo, kryzys migracyjny, wspólny rynek i relacje z Rosją. Przed szczytem wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański podkreśla, że głos tak, ona się to widzi, to widzi, Zresia. Ona chce, jest wielką dyplomatką. Jak się na tych krzywych nogach dwoi, no ona już tak siada do dołu, te nogi się wykrzywiają pod wpływem ciężaru jej brzucha. Grupy Wyszehradzkiej i krajów Beneluxu, a wieczorem premier Beata Szydło przekaże przewodnictwo w grupie V4 premierowi Węgier. No, no, zaproszenie baleryny. Mówiła reporterka Polskiego Radia 24, Ewa Wasownik. No. W sprawie ewentualnych opłat za świadczenia zdrowotne w szpitalach publicznych. Jak chodzi o wyrównanie szans tych szpitali i szpitali działających w formie spółek, widzisz, no to takie są rzeczy. Na dzisiaj jest poniedziałek, nic nie wiemy, jak idę załatwić. A Rysia, a co to jest za bank skok Szewczyka? Co to jest? Gdzieś na ateńskiej jest? Publiczne będą mogły pobierać od pacjentów opłaty za świadczenia zdrowotne. Tak, czy to jakiś ateń pacjentów do nieodpłatnych świadczeń. Bardzo mocno podkreślam, nie zamierzamy kolejne, pacjentów, którzy zgłaszają się w ramach ubezpieczenia, no, ani tutaj Bank Euro powiedział, że dopłat, ani za opłat. To jest kompletne nieporozumienie. Po prostu wyrównujemy szanse tych szpitali, które chcemy, żeby były prowadzone nadal jako publiczne szpitale z odpowiedzialnością państwa czy innego organu publicznego jako właściciela. Minister powiedział, że obecne przepisy są dyskryminujące dla szpitali publicznych, które nie są spółkami. Są takie województwa, w których znakomita większość szpitali prowadzonych jest już w postaci spółek. Na przykład tak jest na ścianie zachodniej Polski. Także tam jest tak, na przykład, że większość szpitali są to szpitale, które mogą tego typu odpłatnych świadczeń poza kontraktem udzielać. I jeden na przykład, który jest w gorszej sytuacji tylko dlatego, że jest publiczny. To jest zupełnie nieracjonalne, to jest niesprawiedliwe, dyskryminujące i to uderza w pacjentów tego szpitala. Pacjentów tych, którzy leczą się bezpłatnie. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych. Mają one potrwać do 13 lipca. Widzę. Projekt poza przepisami umożliwiającymi szpitalom publicznym pobieranie opłat za świadczenia zdrowotne i ludzie się tak znają. Bardzo miły człowiek i po prostu już do restauracji mi... 350 deputowanych na nie chodzi, tak, mam do niego telefon, tak, Darek, tak, i tu gdzieś mieszka. Dysponowała partia Emmanuela Macrona. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podało ostateczne wyniki wyborów. Albo nawet to blisko. I on mieszka sam? Prawica będzie miała 137 miejsc, socjaliści 44. W niedzielnym głosowaniu notowano rekordowo. I on taki, wiesz, taki bardzo miły, inteligentny i z tych spraw i w ogóle i w szczególe. To jednak partia Emmanuela Macrona ma większość.
samym swobodę rządzenia. Przedstawiciele ugrupowania jednocześnie muszą zdawać sobie sprawę, że bardzo niska frekwencja na poziomie 42% jest wyraźnym sygnałem, że wielu Francuzów pozostaje sceptycznych wobec programu prezydenta. Opozycja tymczasem zastanawia się nad przyszłością. Szef kampanii prawicowych republikanów, François Baroin, zapowiedział przebudowę partii. Mamy wspaniałe pokolenie, które rośnie w siłę. Oni oczekują nadziei i powinni brać aktywny udział w rekonstrukcji naszej rodziny politycznej. Gruntowne zmiany czekają także partię socjalistyczną, która poniosła w wyborach dotkliwą porażkę. Do Zgromadzenia Narodowego wejdzie także deputowany Front Narodowego ja ponad 20 posłów z skrajnej lewicy. No to tam taka sala widowiskowa i tam była Hanka Bielicka. Trzeci dzień walki z pożarem na suszarzem Portugalii. W płomieniach zginęły 62 osoby. Wczoraj w Portugalii trwa trzydniowa żałoba narodowa. Mimo że gaszeniu pożaru uczestniczy 1600 osób, w tym 700 strażaków i 15 samolotów, wciąż aktywne są 4 skupiska ognia. Informuje portugalska agencja prasowa Lusa. Płomienie trwa na Bahanka, to jest moja siostra, a Madeł Kosta, mieszkańca jednego z miasteczek, walczy o ocalenie dobytku. Już wczoraj w południe czuć było tutaj dym, teraz dotarły płomienie. Ja i moi sąsiedzi robimy wszystko, by ocalić domy. Robimy co możemy, ale zdajemy sobie sprawę, że być może wkrótce będziemy musieli uciekać przed pożarem. Jak informuje agencja, te dziewczyny nie lubiały być grube i one się odchudzały, ale ona wcale nie była gruba, no ale natomiast... Jest taka, nie jest kwadratowa, ale wiec, waletnica to musi być waletnica. No. Termometry pokażą 21 no. stopni w Zakopanem, 24 w Gdańsku, 26 w Warszawie. Ja to zawsze od dziecka i tej dziewczynce i zalecam, bądź waletnicą, będziemy tutaj żyły. I tak po tych podwórkach i na trzepakach i nogi, żeśmy tam zawieszały piruety. Oj, i na drzewach i wszędzie. Jak mi się biegało, to po biegu dwugodzinnym to trzeba mi było szpagaty robić. A teraz to Polskie ja się bardzo zlepuję momentami, bo ja nie mam tych wygibusów. No, 6 minut po jak, godzinie 11, no a na widzisz, co trzeba pobiegać po Parku Skarżyckim, a tu polują ponoć w tym parku, zaczepiają i chcą gwałcić kobietę. No i co kobieta wtedy może na to powiedzieć? Po godzinie 11 na początek no. historia. Za nami także no nic się nie stało, będzie dobrze. No, także przy poniedziałku, no to fajnie, Rysia, no to to... Na naszej antenie Kornel Morawiecki, marszałek senior, lider Solidarności. Tak, pojadę do biblioteki, jeszcze tutaj zobaczę gdzieś coś na tego, bo w tej bibliotece miała być jakaś konferencja. Wyzwanie, no, właśnie tego dnia miała się być pierwsza manifestacja. To było też pokłosie spacyfikowania Politechniki Warszawskiej. Taki to był chyba jeden z najważniejszych impulsów do powstania Solidarności Walczących. Jeśli to było też to, że ten apel, jakby adres Episkopatu Rady Społecznej przy Prymasie Glębie, taki bardzo ugodowy, został kompletnie zignorowany, odrzucony, wyśmiany przez władzę. I wtedy też doszliśmy do wniosku, że to się nie da tak zupełnie dogadać z nimi. No, słuchaj, ten Przybyłowicz wyprosić, jest głupi. I tylko, że wszystko jedno, że będziemy walczyć w tym Solidarność. Jako walka o Solidarność. Słuchaj, Przybyłowicz mi przyniósł takiego kotka, bardzo ciężki, on jest gliny, ale to raz na pół roku coś przyniósł, takie ucho ma rozdrapane, ale ja to zamaluję brązowym, bo on jest brązowy, bardzo ciężki. I on mi tutaj pasuje jako wizualizacja. Radia. I to kefem Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. I tam wszystko w kamerze, całe te myszki, co tu są, te kukiełeczki, te laleczki, proszę ciebie. To one są bardzo, bardzo pocieszne, to są wszystko przyjaciółki doktor Fumińskiej. Nie postawa prymasa Glempa nas do tego skłoniła, tylko odrzucenie ustawy. Tak, ale słuchaj, ona w soboty ma teraz, nie w niedzielę, w ogóle myśmy wypadli ciągle w niedzielę o 9 doktor gadała, a teraz to myśmy wypadli w sobotę po południu u tego Mareczka, a u tego Mareczka jakiś wariat z wielkimi oczami siedzi, no mówię ci i on, ja przyszłam tam i gadam z nim, rozmawiam i nawet Roger taki tu na Znicza mieszka, że ci nareperuje ten komputer, bo coś mu się tam za darmo ci zrobią. Taki jakiś nie miał tych pieniędzy wypłoszonych i że on idzie się przejść. Potem się, myśmy te firmy przegrywały u Mareczka zawsze długo i on wrócił za wcześnie, a Mareczek na niego krzyczy, że zieje z twojej mordy piwem.
Już się nachlałeś piwa. Ja już tak nie zdążyłam powiedzieć, Mareczko, że nie krzycz tak na niego, nie wypada, bo widzisz, on może nie ma tych pieniędzy zapłacić, może coś ci zapłaci, może coś, ale to jest jakiś dobry człowiek, a ty na niego wrzeszczysz jak ten cham. No i potem on ci jeszcze to wciśnie, że to ci chamka. No, no, Mareczek taki. On jest strasznie podły i po prostu ja nie wiem, czy oni razem śpią, czy on tak siedzi na tej wersalce w odległości 7 metrów, on na swojej. No ten Mareczek ma przeze mnie zainstalowane światłowody, tam taki filtr, wyszło, szybko. A ten ma taki stary, jakieś coś, druga klawiatura dokooptowana, połamana. Ja mówię, to ja mam Rogera, piękny Pers, mieszka na Zita, to zaraz ci przyjdzie. Ale Mareczek, niech to nigdzie przychodzi, niech to nigdzie przychodzi. No taki świernięty ten Mareczek na punkcie swojego mieszkania dostał raka, niedługo chyba zdechnie. Ja będę nawet musiała sprzedać obroże z niego. Złamano komunistyczne porozumienie środkowe. Dziś wiemy, z tej perspektywy słuchaj, ludzie na punkcie swojego mieszkania to szumienki. Tak naprawdę planowali akcję wiatraczna. Solidarności. Słuchaj, no, ja wiem, on tak po 10 kur... To wszystko było bardzo dynamiczne. Ja myślę, że to, że oni po nie podpisali... Tak, tak, jestem zaskoczona, zaskoczona. Bo to było też takie... Bardzo szybko, tak, bardzo szybko. Obudzenie naszego właśnie wspólnotowego takiego ducha razem. Trochę budzili się z nami i tak. Członkowie z partii. Bo u nas na Szeligowskiej budują, wiesz, od lutego, czy tam od zimy, wiesz, no już też stoi, ale jeden czteropiętrowy, drugi będzie to, trzeci cztery budynki, ale nie będą aż takie wysokie. Natomiast to jest bunkier, może przygotowała dla dziadka swego Angela Merkel, prowadzi tam urnę i będzie tam czcić. No. Hitlera! W Górnym Śląsku, że oni w ten sposób będą mogli liczyć na... Nie, bo pokazali w internecie Angele Merkel, że ma podobieństwa do Hitlera. I w jakimś sensie nasze zwycięstwo... No, że to jest jakaś córka, nawet nie wnuczka, ja myślę, dlaczego nie... Że córka Hitlera, ona jest stara. Uderzą związek, no to ten związek schowa się do podziemia. No i będzie tam konspirował, ale nie będzie miał te swoje postawy. Adolfina, no, 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 no. A potem, że ustąpi, że będzie to związek znowu w zakładach pracy, a nie ogólnopolski, że dogadają się przez... O gołębim se... Właśnie, bo widzisz, jak człowiek jest dobry, wiesz, wpuszcza, to potem śmierć. Setki tysięcy.